Skandal w niemieckiej policji. Ohydne i haniebne Niemcy, funkcjonariusze wychwalali Hitlera. Hańba państwowej policji. Nie milkną echa aktywności kilkudziesięciu niemieckich policjantów na skrajnie prawicowych forach internetowych. Lorenz Zaffier, minister spraw wewnętrznych kraju związkowego Mecklenburgia Pomorze Przednie, określił zachowanie policjantów jako ohydne i haniebne dla policji państwowej. W piątek, 18 września, zawieszono dwóch kolejnych funkcjonariuszy z tego landu, informuje TPA. Również w piątek przeszukano mieszkania dwóch policjantów z Mecklenburgii Pomorza Przedniego. Zabezpieczono przede wszystkim nośniki danych. Funkcjonariusze są podejrzani o udział w prawicowych grupach internetowych powielających antysemickie, ksenofobiczne i gloryfikujące nazistów treści. Policjanci zostali zawieszeni w pełnieniu obowiązków. Wobec dwóch innych funkcjonariuszy policji wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Podejrzanych o powiązania ze skrajną prawicą jest też 17 funkcjonariuszy służby cywilnej. Komentując sprawę Lorenz Zaffier, minister spraw wewnętrznych kraju związkowego Mecklenburgia Pomorze Przednie, określił zachowanie policjantów jako ohydne i haniebne dla policji państwowej. Dodał, że czas, kiedy mówiliśmy o pojedynczych przypadkach, dobiegł końca. Takie zachowania trafiają na podatny grunt, na którym rośnie nieufność wobec pracy całej policji. W środę w niemieckim kraju związkowym Nadrenia Północna Westfalia ujawniono działalność pięciu skrajnie prawicowych internetowych grup dyskusyjnych. Wśród uczestników czatów było 30 policjantów. Na forach grup pojawiło się m.in. zdjęcie Adolfa Hitlera i fotomontaże ukazujące uchodźców w komorach gazowych. Wszyscy podejrzani zostali zawieszeni w pełnieniu obowiązków służbowych. 25 spośród nich pracuje w Komendzie Głównej Policji w Essen. Działania dyscyplinarne podjęto w odniesieniu do wszystkich podejrzanych. Wiadomo już, że 14 funkcjonariuszy zostanie zwolnionych z pracy.